No a z czego się bierze refleksja po stracie kogoś bardzo bliskiego? To właśnie było to. Strata bliskiej osoby, bardzo bliskiej, której dokonania, której wartość, no oceniam, ile cię trzeba cenić, ten tylko wie, kto cię stracił. Że znowu zacytuję znanego wieszcza. No i to jest to. I to jest okazja do pewnej refleksji, refleksji masowej, refleksji, którą chyba mieli również ludzie, nawet dosyć odlegli ideologicznie od Jana Pawła II. Innymi słowy, jego śmierć doprowadziła, czy wiązała się, no właśnie z pewną autorefleksją masową. No, skłaniała ludzi do zastanawiania się nad zagadnieniami rzeczywiście podstawowymi zupełnie. Zagadnieniami dotyczącymi egzystencji ludzkiej, wartości, celów, dla jakich człowiek może i powinien żyć, działać, może do zastanawiania się nad sobą samym, nad własną osobą. To jest zjawisko częste, aczkolwiek po śmierci Jana Pawła II w skali, no chyba rzadko spotykane.